Siema widzowie, ja jestem Sedok i dzisiaj trochę z innej perspektywy, bo stoję pierwszy raz do kamery i powiem wam dzisiaj, jak zarabiać na grafikach, na montażu, na animacjach, co zrobić, żeby ktoś was zauważył i co potrzebujecie, aby stawać się lepszymi. Więc ja nie będę przedłużał, na start zostawcie łapkę w górę. Tak, tu się kończą LEDy, tam będą dalej LEDy, jakby ktoś się zapytał, ale to już mniejsza o to. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze ustawione i nie będzie jakichś problemów z szumami czy z czymś w tym aparacie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na start. Zapraszam was na social media, Instagrama, Discorda, wpadnijcie tam oraz wpadajcie na live'y, które są prawie codziennie. Tak, generalnie to będzie krótki raczej filmik, powiem wam rzeczy, które wiedzieliście bądź mogliście słyszeć. Na początek, aby zabrać się za to wszystko, za te grafiki, to przede wszystkim, jeśli jesteście małymi grafikami, małymi twórcami, którzy coś robią dla kogoś, to zaczynajcie od małych kwot. Przypuśćmy, za miniaturkę bierzcie 5 zł, za awatar bierzcie 5 zł. Tak po prostu wycencie swoje prace na nie jakąś mega dużą cenę, aby po prostu was ktoś zauważył i tym samym udoskonalajcie swoje możliwości w tym, co robicie, w grafikach, animacjach i montażu. I później z czasem, gdy będziecie więksi pod względem subskrypcji, pod względem umiejętności, możecie ten cenik sobie zwiększać. I teraz pytanie, bo to pewnie każdy wiedział. Jak znaleźć klientów i po prostu jak udoskonalać swoje możliwości? Więc klientów możecie znaleźć na YouTubie. Spytacie, ale Sedok, jak możemy znaleźć klientów na YouTubie? To jest bardzo proste. Wchodzicie na kanały, szukacie, szperacie, może trochę wam to zająć. Szukacie kanału twórcy, który na przykład ma słabą grafikę, słaby montaż i możecie do niego napisać maila, możecie do niego napisać na Instagramie, jeśli ma social media i wtedy, jeśli wam odpisze, to jest dobra droga do dogadania się, podajecie swój cennik i najważniejsze co, to warto mieć swoje portfolio. Dzięki temu wszyscy, którzy będą chcieli coś od was kupić, zobaczą przed tym, co oferujecie, co zrobiliście i to jest mega przydatna opcja, więc ja ogólnie wam polecam mieć własną stronkę, portfolio, nawet na darmowym, na darmowej stronce Adobe Portfolio albo Behance, macie gdzieś tutaj link, nie wiem, tu czy tu, nie wiem, chyba, więc możecie sobie kliknąć, odwiedzić tam ten filmik, tam wszystko wytłumaczyłem, jak za darmo mieć stronkę ze swoim portfolio, więc to jest pierwsza rzecz. Jeśli robicie oczywiście grafiki. Jeśli się ugadacie z jakimś twórcą, to jest mega spoko, bo ten twórca może was polecić komuś innemu i wtedy już jest droga prosta. Teraz zapytacie, a co jeśli twórca nie odpisze? No to możecie napisać do kilku twórców, poczekać na ich wiadomość lub jeśli wam nie odpisze, to wchodzicie na Facebooka i wpisujecie sobie w polu wyszukiwania grafiki płatne lub grafiki płatne darmowe i tam ogłaszacie, co robicie, wasze portfolio, przykładowe grafiki, wasz scennik i opisujecie, co potraficie zrobić i co zrobiliście. Tak mi się wydaje, że to było najlepsze. Jeśli chodzi o właśnie montaż i animację filmów, to tak jak wcześniej mówiłem, trzeba dużo poszperać na YouTubie lub kogoś się popytać, kto potrzebuje lub kto poszukuje, ale według mnie najlepsza droga do tego to jest mieć swoją stronkę, jak mówiłem, i po prostu popytać się twórców, napisać na grupkach na fejsie, ogłosić się. Tego jest ogólnie, tak wam powiem tak szczerze, multum jest grafików, multum jest tych wszystkich montażystów, ale warto spróbować, może akurat was ktoś wyhaczy i wy będziecie komuś robili grafiki lub montowali. Nie wiem, jak wyglądają grupki animacyjne lub montażowe na fejsie, chociaż montażowe pewnie podobnie jak graficzne. Na animacyjnych grupkach jakieś chyba nie jestem, tak mi się wydaje, może jestem. Teraz pytacie się, spoko, skoro wiem, że jestem mały, będę brał mniej za grafiki, później, gdy się wybiję, będę brał więcej, to jak mogę udoskonalać swoje osiągnięcia, sukcesy? Więc generalnie sprawa wygląda tak. Możecie oglądać poradniki na YouTubie, co wam polecam, bo to jest darmowe i możecie się wiele nauczyć. Zupełnie ze wszystkiego. Z grafik, z programowania, z montażu, z animacji. No macie tego multum na YouTubie. Są też stronki jak Strefa Kursu, Weduj.pl. Możecie tam zajrzeć, kupić sobie kurs i dzięki temu możecie się nauczyć robić intro, możecie się nauczyć montować, możecie się nauczyć robić grafiki, możecie się nauczyć programować. No macie wszystko na wyciągnięcie ręki. Tylko tak jak mówię, na początek, gdy zaczynacie z grafikami, z tą całą otoczką, zacznijcie od kwot, które nie będą jakoś mega duże i mega małe. Wyśrodkujcie tak w takich okolicach 5, 10, 15, 20 zł na sam start. I jeśli to wam wyjdzie, to gratulacje, jesteście na dobrej drodze.
Ale są też osoby, które powiedzą, że na przykład animacja, która jest warta 30-40 zł, powiedzą, że oni dają za to 10. No to zdarzają się takie osoby. Najczęściej ogólnie takie osoby no nie kupują danej rzeczy. I jeszcze generalnie co wam polecam. Zawsze jeśli u kogoś robicie jakąś pracę, bierzcie przedpłatę albo bierzcie po jej wykonaniu, wysyłacie tą grafikę komuś z waszym logo, więc polecam też mieć logo. I wtedy gdy ta osoba wam zapłaci, gdy będzie już widziała i powie wam ewentualnie co poprawić, to wtedy wam zapłaci. Możecie usunąć znak wodny wasz i wysłać tej osobie grafikę, którą zrobiliście dla niego. Generalnie ten odcinek jest taki jakby pomocny dla was. I zawsze pamiętajcie, jeżeli jesteście mali, bierzcie mniej, udoskonalajcie swoje możliwości, piszcie, dodawajcie się na grupy, działajcie, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba chęci. Dlatego nagrywam taki filmik, żeby wam trochę pomóc, więc ja wam polecam to, co powiedziałem. No i to chyba wszystko w tym filmiku. Jeśli wam się kadr podobał, bo jeszcze nigdy z takiego nie nagrywałem i trochę się stresuję, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, wpadnąć na social media. Ogólnie z filmu wyszło chyba 8 minut, nie wiem ile w sumie będzie na odcinku finalnym. No ale możecie zostawić łapkę w górę, mam nadzieję, że wszystko wam wytłumaczyłem. Jeśli nie, to sobie cofnijcie, obejrzyjcie od nowa filmik. I chyba tyle, zapraszam was na streamki, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. No, i chyba tyle, cześć!